Witam na wielkiej premierze Diabła Łańcuckiego. Koń to jest naprawdę trudna sprawa. Dobrze, że miałem profesjonalistów obok, bo od czasu do czasu miałem wrażenie, że raz mi się tak zdarzyło, że polecieliśmy gdzieś w pole, no i wszyscy krzyczą, skręcaj, skręcaj! No ale wiecie, ja na twarzy poker face i ja na pewniaka, no żeby nie było widać, że to się tak nagrywa, ale to jest trudne, to jest duże wyzwanie, no ale mieliśmy kupę frajdy przy tym, no i liczę na to, że będziemy kontynuować pracę nad tym serialem. Natomiast tutaj powiedział Mateusz, najtrudniejszy dzień zdjęciowy w moim życiu. Ja walczyłem o życie. I słuchajcie, w tym roku powiedział, teraz powiedział, że powinien do Częstochowy. Mateuszu, w sierpniu się do Częstochowy idzie, do 15 sierpnia. Wiecie państwo, no inaczej zupełnie się chodzi w jeansach, inaczej w smokingu, a jeszcze inaczej... O. Pokaż się, Szymon. No jeszcze inaczej w takim kostiumie. To przecież jest jakieś szaleństwo. Jeszcze opasali nas pasami, dostaliśmy szable, buzdygany i jakieś inne dziwne rzeczy. No i nagle musieliśmy się w tym wszystkim znaleźć, więc to było chyba jak gdyby pierwsza taka różnica, że musieliśmy się nauczyć chodzić w tym, pracować, jakby to było normalny strój nasz taki, wiesz, dzisiaj wstaliśmy, idziemy robić kawę. Rewelacja to była pracować z wami. Dziękuję bardzo za zaufanie, że zaufaliście nam, wariatom. Kiedy przyszliśmy, powiedzieliśmy, słuchajcie, będziemy robić serial historyczny, kostiumowy. No nikt tego nie robił od 30 czy tam 40 lat w Polsce, ale wiecie, my zrobimy. No i uwierzyliście nam i zdecydowaliście się wziąć udział w tym projekcie, więc super. Ja miałem bardzo proste zadanie. Chcielibyśmy muzykę hollywoodzką, dobrze. Polską, bardzo nowoczesną, świetnie, historyczną. Podeślemy się tu muzykę z Gladiatora, może coś takiego, tylko że lepiej. No i to się udało. To było. Jak sobie nie myliłaś tych ról? Wiesz, Piotruś, to troszkę znasz mój życiorys. Jak wiesz, jestem też reżyserką. W 2016 roku zadebiutowałam swoim filmem Umbra, w którym grałam, reżyserowałam, byłam autorką scenariusza. Będą wystawione moje prace. Są to prace właśnie z planu Diabła Łańcuckiego, bądź portrety, które aranżowałam. Wszystkie w klimacie epoki, bardzo malarskie. Także serdecznie państwa zapraszam do obejrzenia tej wystawy. Tak, brałam ten łuk do ręki, żeby poćwiczyć. Po prostu łucznicy, którzy mnie tam ćwiczyli w tym łuku, drżeli i zabraniali mi podnosić tak całkiem do góry i napinać tą cięciwę. Tak, bo niechcący bym po prostu te strzały puściła, to mogłabym kogoś nawet zabić, więc chodziłam z tym łukiem do dołu i ćwiczyłam tylko wtedy, kiedy mogłam i kiedy nikogo nie było w tam, nie wiem, 300 metrów, jeszcze plus szerokość, taka też duża. Odważyłam się też wsiąść na konia, to było dla mnie też duże wyzwanie, bo całe życie bardzo bałam się koni, a teraz poczułam, że to jest moment, że tak mogę to przełamać, to, że się boję i jakoś na tego konia wsiadłam. I okazało się, że koń się boi Emilii. Tak, na szczęście nie uciekł i się nie zerwał i nie musiałam walczyć o życie. Jeszcze powiem tylko o zaangażowaniu. Mój młodszy kolega Antek, który grał mojego młodszego, niepokornego brata, tak go ponosiło podczas tego pojedynku, że iskry szły. Ja w pewnym momencie mówiłem, chłopie, uspokój się, to jest film. To jest film. Spokojnie, ja muszę wygrać, pamiętaj o tym.
Wszystkie książki w ogóle, łącznie z Zebem Łańcuckim, były przez jakichś etapach, przez ostatnie 20 lat, kupowane przez różne telewizje w Polsce. Zebem Łańcuckim był nawet kupiony przez Kanal Plus bodajże. Tylko że ani Kanal Plus, ani żadna z tych telewizji nie zdecydowała się na rozpoczęcie serialu, na realizację tego. Z prostej przyczyny wszyscy się bali po prostu ryzyka. Wszyscy mówili, Jezus Maria, serial historyczny. I nie, jak to zrobić w ogóle? Jak? Gdzie? Skąd wziąć ludzi? Ale obecnie jak rozmawialiśmy z producentami i z różnymi telewizjami, to oni nie wiedzieli, jak to zrobić. No fajnie się to czyta, ale skąd te konie? Gdzie ten zamek? Jaki to zamek? Jaki pałac? Jaki dwór? Gdzie to nakręcić? A jakie kostiumy? A skąd te kostiumy wziąć? A skąd ludzi do tego? Dlatego stwierdziliśmy, że no, trzeba zakasać rękawy i trzeba zarobić. Za wolność. Biła! Biła! Za wolność! Jeżeli chcesz już teraz obejrzeć film Diabeł Łańcucki, wesprzyj nasz kanał kwotą 29,99 zł. Zobacz, jakie to proste.